Witam serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj gościem jest Pascal Brodnicki, wspaniały kucharz, producent pewnego czasu tak jest. Programów kulinarnych, choć Pascala dobrze znacie z pierwszych chyba programów kulinarnych, które pojawiały się w Polsce. I dzisiaj... Dzisiaj Indyk. Największy... Witam was wszystkich. Nie witałem się, no. Największy hodowany ptak w Polsce, największy zagłębie producentów Warmia, Mazury, Podlasie i Wielkopolska. W Polsce od wielu lat obserwujemy stały wzrost produkcji mięsa drobiowego. W latach 2014-2017 produkcja drobiu zwiększyła się o 30%, a w 2016 roku eksport po raz pierwszy przekroczył 1 000 000 ton. W 2017 roku 16% mięsa drobiowego w Unii Europejskiej pochodziło z Polski, a w 2019 było to już prawie 25%. Obecnie Polska jest pierwszym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Wartość eksportu drobiu z Polski to prawie 1,5 miliarda euro rocznie. Według danych GUS na przestrzeni 10 lat eksport polskiego drobiu wzrósł 4-krotnie. Bardzo ciekawe ma historię, bo to jest w ogóle drób, który kiedyś był dziki. W ogóle forma endemiczna, czyli dziki indyk się mówi chyba w Polsce, indyk zwyczajny. I on został przeprowadzony właśnie do Europy przez konfiskatorów, tak. I zaczął po prostu być popularny. To jest jedno z najbardziej popularnych drób właśnie we Francji, dlatego że właśnie indyk jest bardzo często serwowany w rodzinie we Francji w trakcie Bożego Narodzenia. Indyk jest bardzo, bardzo zdrowe mięso i polecam wy, dzieciaki, żebyście zjedli dużego indyka. Jeśli uprawiacie sport, to jest naprawdę idealne mięso dla was. Mięso, które nie uczula, wysokobiałkowe, dużo cynku, czy jakiekolwiek problemy skórne w fazie dorastania. Bardzo mało tłuszczu. To jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli pozbędziemy się skóry, to praktycznie tego tłuszczu nie ma. Mięso indycze ma wysoką zawartość białka. Filet i udobę z skóry mają znikomą ilość tłuszczów nasyconych. Ograniczenie ich spożywania pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu. Indyk jest bogatym źródłem potasu i fosforu, które są niezwykle ważne dla prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz utrzymania zdrowych zębów i kości. Mięso indyka to bogate źródło witaminy D, B6, B12 i riboflawiny B2, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Doskonałe dla alergików. Przygotujemy szybkie skalopki. Szybkie skalopki z piersi indyka. Do tego przygotujemy najprostsze warzywa. Przeważnie w każdym domu takie warzywa posiada. Pieczarka to jest akurat portobello, papryka, szalotka, czosnek, przyprawy to papryka ostra, piri-piri lub jalapeno. To dlatego, że jest to mięso wysokobiałkowe, żeby nie było... I to jest mięso, które tak w cudzysłowie możemy powiedzieć, może być troszeczkę mdły sam dokładnie sobie. Tak, to znaczy, tak, że to jest mięso, które bardzo lubi marinowania, które bardzo lubi właśnie aromatów typu właśnie czosnek, typu por, typu przyprawy. Widzę, że tutaj mamy jalapeno, tak jest, wysuszone, same peski, to będzie idealne. To jest mięso, które też nie można za długo trzymać właśnie na grillu lub pieca, dlatego, że jeśli za długo będziecie po prostu ją piekać lub grillować lub smażyć, ona może być za sucha. Jak rozumiem, to podsmażymy mięso. Posmażone mięso zdejmiemy z patelni i na tym samym smaku pozostałem od mięsa. O, to jest fajny pomysł. Pokroiłem właśnie czosnek, czas na szalotkę. Uwielbiam, bardzo popularna we Francji, idealna właśnie do sosu, do topienia. We Francji mówimy, że ona się topi, ona się rozpada. Pamiętajmy też, żeby warzywa podczas gotowania czy podczas smażenia zachowały swoją chrupkość, bo wtedy jest ten smak. To musi być tak zwane al dente, jak przy makaronie, żebyśmy poczuli to warzywo. Nie może być rozgotowane, przesmażone, wtedy to całe danie nie ma sensu. Jeśli troszeczkę podsmażę całość, piri-piri, jeżeli jedno dołożymy na tą patelnię, tak, to też nam zrobi dużo roboty. Dobrze, to pokroimy bardzo drobno. Zapamiętajcie, jak robicie tą czynność, żeby po prostu nie drapać sobie oczy później, bo to może być bardzo bolące. Ja bym dodawał tego troszeczkę białego wina i żeby być pewny po prostu, że nie ma zawartości alkoholu, to polecam mocno to ugotować. Wow. Wracając jeszcze do karmienia indyka, wspominałem wam, że karma zależy od sezonu, od danego sezonu. Inna karma jest na jesieni, inna jest na zimą. Dodaje się również wyciągi z ziół dla podniesienia kondycji zwierząt, żeby były zdrowsze, żeby nie trzeba było używać tak zwanych antybiotyków. Dodaje się również nasiona słonecznika, nasiona dyni, żeby poprawić bilans kwasów omega-3 i omega-6 w indyku. To też jest bardzo istotne. Zawsze jak mięso odpoczywa, to mięso zaczyna puścić swoje soki. Tutaj mamy pełnego smaku, widzicie? Do tego nie będziemy właśnie marnować, tylko dodajemy to do naszego sosu też. Jeżeli pieczemy indyka w całości,
całości, kaczkę w całości, czy kurczaka w całości. Pamiętajmy, że po upieczeniu należy takiego ptaka odstawić na 5 do 10 minut, w zależności jak jest on duży, żeby te soki w środku się związały, żeby on delikatnie sobie odpoczął, wtedy dopiero możemy go kroić i serwować. Czy masz jakiś swój sposób na sprawdzanie temperatury podczas pieczenia, właśnie żeby nie nakuwać? Ja termometr. Ja uważam, że termometr jest najlepszy. Ja już to wspomniałem dzisiaj, najlepiej jest zawsze używać termometr. Powiem wam, że są techniki oczywiście, że dotykamy, żeby się dowiedzieć o twardość mięsa, ale jak to będzie indyk całości, to ciężko jest się dowiedzieć. Lepiej jest wbijać termometr, sprawdzamy 83 stopni, jak mamy temperaturę w środku, oznacza to, że mamy upieczone indyka. Z kolei, jeśli zrobicie właśnie, tak jak my dzisiaj zrobiliśmy właśnie pierwszy właśnie z indyka, 83 stopni dla mnie jest to za suche. Za dużo. Ja wolę 72 stopni. Powiedzmy też, że to jest mięso, które uwielbia być confit. Confit jest to sposób gotowania mięsa w tłuszczu. Pierwotnie we Francji się robiło właśnie z gęsi lub z kaczy. Bierzemy po prostu smalec i najpierw przez noc pyklujemy mięso, czyli dodajemy dosyć dużo soli, dosyć dużo pieprzu, cukru, możemy jeszcze dodawać czosnek i całą noc to leżakuje. Drugiego dnia wyciągamy, wypłukamy to pod bieżącą wodę i dodajemy to właśnie do smalec gęsi lub do topionej właśnie skóry właśnie z indyka, albo do smalec kaczki lub do oliwa z oliwek razem z czosnkiem i troszeczkę właśnie świeżych grzu. Gotujemy na wolnym temperaturze przez 5-6 godzin. I uwierzcie mi, po prostu mięso kompletnie się rozpada. Jak trzymamy po prostu udka z indyka i delikatnie tak podciągamy, to mięso się samo odklei właśnie z kością. Ja wam powiem, że ja jestem znany na to, że ja lubię kuchnię domową, w związku z tym oczywiście bardzo istotny jest właśnie wygląd, ale ja uważam, że po prostu proste rzeczy są najlepsze. Ja lubię właśnie się dzielić tak na talerzu właśnie. Nie bójmy się polskiego drobiu. Naprawdę nasz drób jest wyśmienity, tylko kupujmy go ze sprawdzonego źródła. Nie, jeżeli my jesteśmy pewni do końca, skąd pochodzi to mięso, nie kupujmy go po prostu. Nie kupujmy go. To co? Trzeba spróbować. Danie genialne. Pascal, bardzo dziękuję. Bardzo cię proszę. Oglądajcie kolejny odcinek. My próbujemy.